W dzisiejszym koncercie poświęconym kompozycjom Romka Lipko i oddam hołd jego twórczości, bo naprawdę był to bardzo, bardzo płodny twórca. Napisał tyle piosenek, że chyba, ja nie wiem, ile tam setek tych utworów i nagrał, i jeszcze znajdują się w szufladzie u niego. Bo tak się stało, że teraz ja obiecałem Romkowi przed samą śmiercią, że nagram całą płytę z Budką Suflera, z jego kompozycjami, które są w jego laptopie. I członkowie, czyli Mietek Jurecki i Tomek Zeliszewski, wydobyli je z laptopa jego i w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji nowej płyty. A kiedy się ukaże, nie wiem, chyba w listopadzie. I bardzo, bardzo zachęcam do oglądania tego koncertu, bo to naprawdę będzie bardzo wzruszający koncert. Proszę. Jaki utwór pan wykonał? Jaki utwór? Jolka, Jolka, pamiętasz. A szkoda, że nie Czazołowie, bo ten utwór bardziej by pasował do tego całego koncertu. No trudno. Żelazna Jolka musi być. No i co ja zrobię? A którąś piosenkę szczególnym darzy pan sentymentem, jeśli chodzi o repertuar Budki? Ja bardzo darzę wielkim sentymentem Czas Ołowiu, bo od samego początku, od nagrania tej piosenki, ja to nawet pieśń na to mówię, ta piosenka bardzo mi się podobała i ma w sobie coś takiego, że o czymś traktuje, a to jest dla mnie zawsze jest bardzo ważne.